Wiesz, Kirby? Głodna jestem. Tato, głodna jestem. Kirby też. Mamy nie ma, musisz poczekać. Ale ja nie mogę czekać. Mam pusty brzuszek. Kirby też, nie widzisz, jaki jest wychudzony? No to po prostu zamówmy pizzę. Nie, mama zabraniała zamawiać. Jeżeli ja mamie nie powiem i ty mamie nie powiesz, to się nie dowie. Ty nie wiesz, że mama ma oczy dookoła głowy? Co ty, Muffinka, nie przesadzaj. Tak, kochanie? To szło? Chcesz zamówić jakąś pizzę? Nie, nie chcieliśmy zamawiać żadnej pizzy, prawda? Macie szlaban na pizzę. Tak, pamiętam. Widzisz, Kirby? Mówiłam. Odsuń się, tato. Sama sobie poradzę. Jestem już duża, widzisz? Patrz, już jesteś ponad szafeczkę. Ja, Muffinka, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Przecież ty nawet nie umiesz używać łyżki. Ja nie umiem używać łyżki. Bierze się i się nakłuwa. Kirby na łyżeczce. Ja na to nie chcę patrzeć. Idę stąd. Nie możesz, bo mama kazała ci mnie pilnować. Ja stąd uciekam. Co ty, nie zostawi mnie samego? Okej, Kirby, musimy dać radę zrobić sobie jedzonko. Najpierw mama zawsze każe, żeby mieć czyste rączki. Czyste. Nie, ja mam dość. Spokojnie, Kirby, tata nam się nie przyda. Tata umie tylko zamawiać pizzę. To ja mu pokażę, jakie mam umiejętności po mamusi. Bita śmietana, bita śmietana. O, czekolada. Nie pękaj, Kirby, zaraz nasza kanapka będzie gotowa. Mama mówiła, żeby jeść kanapki na śniadanie. Tylko czemu ona nigdy nie używa czekolady zamiast chleba? Tego nie rozumiem. Ile czekolady by się zmarnowało. Dobra, teraz masełko. Czy tam śmietana, nieważna. Hej. A tylko troszeczkę, bo mama zabrania przesadzać z bitą śmietaną. A. Gdzie? Kończy się! Ważne, że mam zapasową, tylko trzeba ją ubić, żeby była bitą śmietaną. Startujemy! Ua! O, i bym zapomniała o jadalnym brokacie. No. No i widzisz, Kirby? To jest porządnie przygotowane śniadanko. A tata myślał, że sobie nie dam rady. Tata we mnie nie wierzy. Muffinka, czy to jest kanapka z bitej śmietany? Tak. Wygląda pysznie. Poczęstuj się, to jest moja pierwsza kanapka w życiu. Ale nie całą. Spokojnie, wezmę tylko troszeczkę. Pyszności. Twój wąs. Za mało słodka. Bezczelność, Kirby. Nie dość, że zjadł naszą kanapkę, to jeszcze wybrzydza. Zwykły hejter. Mama w Disneylandzie powiedziała, że nie kupi mi nowych kubków, bo mam za dużo moich. Ale mamy tu nie ma. Muffinka, co to za dźwięk? Co się stało? Nic, to Kirby. Kurczę, przetrwał. Mocny jesteś, ale nie tak mocny, żeby sprostać Muffince. A może zawołam moją siostrę bliźniaczkę? No coś ten kurczak się nie chce upiec. A przecież dałam na fula. No może przez tą czapkę Mikołaja. To pewnie dlatego. Patrz, Kirby, kurczak też jest taki okrągły jak ty. Zjemy go? Czy spalonego kurczaka? Przecież nie kupowaliśmy kurczaka. Zrobimy teraz zupę, bo jak mama przyjdzie, to będzie miała jedzonko. I będę najlepszą córką na świecie i zgodzi się znowu pojechać do Disneyland. Tak, bierzemy kartek. Co się dodaje do zupy? Już wiem! Kurczaka się dodaje do zupy, tak? Dobra. Teraz sól. Dobra. Tyle wystarczy, bo sól jest podobno niezdrowa. Tak mama mówi. Musi być ostry, bo tata też lubi ostre rzeczy. Jeszcze trochę. Pomocy. Teraz to wszystko wstawiamy na kuchenkę i dajemy na maksa. Wika, czemu tutaj czuć kurczaka w całym domu? Co ty robisz? Przecież to jest pluszak! Pani kurczak! No nie! Tato, nie jesz mojej zupy. Jedzenie mi uciekło, o nie! Chodź, panie kurczaczku, idziemy cię wykąpać. Do Wielkanocy mało czasu. Znalazłam takie coś i nie mam pojęcia, do czego to służy. Wiesz, może Kirby? Może do czyszczenia ucha? Nie? To jest berło! Ja! Zostałam właśnie księżniczką Muffinkolandii. Ha, fajnie, no nie? Zrobimy tacie herbatkę. Herbatkę? Dalej. Musi być słodka. Taka najlepsza. Ile mama łyżeczek cukru daje? Zero, bo mama nie słodzi. No dobra, no to my posłodzimy tacie, bo tata bardzo lubi cukier. Więc damy może tak, żeby nie było za dużo, to damy mu... Momentor. Za mało słodka. Już wiem! Nalejemy jeszcze syropu cukrowego, żeby było więcej cukru. O nie! Nie mieści mi się więcej! Ona nie będzie taka słodka.
Jeszcze trochę się nie rozpuściło. Tato, zrobiłam ci herbatkę! Herbatkę dla mnie? Co ty cukier? Co to jest? Wąs się odpadł. Aż mi wąs odpadł z wrażenia! Co to jest? Ty sam syrop cukrowy tam wlałeś, czy co? Zamiast herbaty? Co ty, tato? Syrop cukrowy ma mniej cukru niż ta herbatka. Nie smakuje ci, a ja to specjalnie dla ciebie zrobiłam. No nic, nie smakuje ci, to ja to wypiję. Za mało słodkie. Patrz, Kirby, wypiłam herbatkę, ale tyle cukru się zmarnowało. W ogóle się nie rozpuścił. Cienia z tej herbatki. Co tak hałasuje sąsiad? Młotkiem w ściany namala? Ufinka, co to za odgłosy? Też to słychać. Powinnam wypuścić własną piosenkę, nazywałaby się Cukier. Cukier lubię je! Ja ten wasz zespół biletu nie kupię! Widzisz, Kirby, tak właśnie zaczynają wszystkie największe gwiazdy, niedocenione. O, będę gwiazdą! I teraz gitara basowa! Zjadłabym jajecznicę, ale nie umiem jej robić. Ale spokojnie. Dobrze, wszystkie przepisy trzymam w moim muffinkowym zeszycie z naszego muffinkowego sklepu. Autopromocja. Potrzebujemy patelni, więc wezmę tą największą. Dobra. Dalej potrzebujemy... jajko. Okej, jajko. Zobaczmy, gdzie mamy jajka. To jest chyba zepsute. O, jest! Mam! Dobra. Okej, razem z żółtkiem. Dobra, mamy jajeczko. I teraz podgrzewaj, aż białko się zetnie. A może potnie? Jajecznicę sobie robię. Papa i Kirby mi towarzyszy. Papa. Mufinka, widziałaś moje czekoladowe jajka? Tak, tato, robię nam jajecznicę. Moja czekolada! Kaczka? Co to za kaczka w ogóle? Wykluła się z jajka, tato. Czy to nieoczywiste? Znalazłam cuksy sekrety, cuksy ukryte przed mamą. Ciekawe, ile mają. I tak zjem. Tej wieżyczce zdecydowanie brakuje jeszcze jednego Michałka. I uwaga, tylko nie drgnij, Mufinka. O nie! Co się dzieje? O, tu są moje wszystkie Michałki! To była moja wieża. Jak ja mam gotować w takim miejscu? Wichajster. Po co nam tyle wichajster? Arielka się tęczesała. I w sumie dobre. Chodzi mi się. O! To będzie jeszcze lepsze niż te moje wcześniejsze bębny do mojego zespołu. Dzień dobry, jak nazywa się pani zespół? Nasz zespół, po co pan pyta o imię? No właśnie pytam, bo nie pamiętam. A, nasz zespół się nie pyta, ponieważ wszyscy go znają, bo jest najlepszy numero uno, seniorito, moje fredito. Nazywa się Placek. Nie mam pytań. Drużyna, nastały ciężkie czasy. Trzeba przygotować się do podboju Muffinkolandii. Tak, przed kociakami. Słuchajcie, gdzie ty masz hełmy, no mój drogi? No przecież, w jakich ja warunkach pracuję. Kładaj to na głowę albo na brzuch, dobra? No, czy słyszę sprzeciw? Nie, to bardzo dobrze. No, jak się nazwiemy? Pancerne placki, to jest nazwa. Strzeżona, proszę nie kraść, bo ja widzę, że tam chcą mnie małpować i kraść. A to są pancerne placki. Muffinki. A ja też mogę do zespołu? Wcześniej mówiłeś, że nie chcesz być w naszym zespole, a co, teraz chcesz dołączyć, bo zobaczyłeś, jak jesteśmy silni? No ale mam już swój hełm! To nie jest hełm, tato. To jest durszlak. To jest sitko! Duże sitko! Tak to jest, jak zagotowanie biorą się ludzie, którzy się na tym nie znają. Dobra, muszę nalać do garnka miskę wody, dobra. To trochę zajmie. O nie, ta przyprawa jest niepodpisana. Zawsze się mylę. Czy to jest ostra papryka czy czosnek? Cynamon, pudło. Co tu jest tak brudno? To Pusin. Powiedział, że przejmuje to terytorium. Przecież jak mama wróci, to się załamie. Ania tu sprzątała Pusin. Obiecał, że będzie jej pilnować. To ty miałeś ją pilnować, nie ja. I już po mnie. Idę kupić jej kwiatka albo cały wazon. A właśnie, tato, kup mamie wazon. Bo stłukłam trzy. Lovely, I am so... Kaczka, nie załamuj się! Pływaj w tym kubku, przecież jak ja mam zrobić teraz? A co ja robiłam? Nie pamiętam. No nic, kaczka, weźmiesz sobie kąpiel.
Słuchajcie, dzisiaj nasza drużyna od dzisiaj zamiast wszelkich przypraw i jakichś takich warzyw będzie jadła pianki. A bez roślin strączkowych to zjemy sobie żelki. Ale będzie super. Tak postanowiłam jako burmistrz. Jak się nasza drużyna nazywa? Placki? Ziemniaczane? Ale ja nie lubię placków ziemniaczanych. Pusin, co ty za nazwę wymyśliłeś? Nie lubię placków ani ziemniaczanych, ani jabłkowych. Lubię pankejki. My nie chcemy być zjedzeni. Nie pękaj. Prędzej zjem te pankejki. Z syropem klonowym. Nie lubię syropu klonowego. Weźmiemy czekoladę. Zawsze się mylę, co jest w tych wszystkich szafkach. Za dużo ich. Powinny być podpisane. Podpiszemy je moimi nowymi markerami z makaronikami. Takie francuskie. To jest jeden wielki marker? Jak to? Ale sztos. Dobra, tu napiszemy kwiatek. A nie miałam podpisać, co jest w środku. Mama podpisze. Wow, ale sztos. Super. Wiem. Mam ochotę na coś słodkiego. Pyszotka. Gotowanie jest fajne. Nie wiem, czemu tak wszyscy narzekają. W ogóle ich nie rozumiem. O, podobno kwiatki są jadalne. Ten smakuje jak plastik. W sumie taka trochę guma do rzucia. Z minuty na minutę jest tu coraz gorzej. Ale zanim weźmiesz jedną rzecz, to sprzątnij tą wcześniejszą. A to ty, tato, nie wiesz? Kuchnia zawsze magicznie sama się sprząta. Ania mnie zabije, a do tej szczerej po pomoc nie zadzwonię. Masz przechlapane. Dajcie spokój, przecież tu wcale nie jest tak brudno. Jakbym chciała, to bym to posprzątała w 2 minuty, ale mi się nie chce. Czekolado. Wróciłam. Mama? O, babeczko, co tu się dzieje? Mamo! Bo tata naświecił w kuchni. Przyznaj się, że chciałeś to po prostu zjeść. No nie wejdzie to, no nie ma szans. Twoje życie. Stresuję się. Ja nie lubię kłę. Nie patrz, Kirby. Co? Czemu placek? Jaki jest powód? Popuśnij w ogóle jak placek. Proszę cię, kurczaczku, przepraszam. Dawaj go już! Ja nie wiem! Przyrządź go! Nie było za dużo? Podamy mu. Opłakałam się. Wstawaj, Mufinka. Niedobra. Wąsa gdzieś zgubiłem. A matka, aż wąsa tu przykleiło. Poczekaj. Jajko się zepsuło!